Zaczynamy od wolności. Proszę bardzo. Rafał Kulicki, Wolność. Panie Przewodniczący, Nowoczesna miała być merytoryczną formacją wolnorynkową, a faktycznie zajmuje się głównie bezowocną pyskówką i atakowaniem wartości konserwatywnych. Czy to jest Państwa pomysł na poprawę stanu polskiej gospodarki? Pan od razu zajechał prawy, lewy, ale łopatek nie będzie. Proszę pana, co to jest? To jest program Nowoczesny. Tu jest wszystko napisane. Ja pana zachęcam do tego, żeby pan się zapoznał z tym dokumentem. To może potem nie będzie takich pytań. A teraz, odnośnie gospodarki. Nasze postulaty gospodarcze w dalszym ciągu są aktualne, ale niech pan weźmie jedną rzecz pod uwagę, że stan z 2015 roku finansów publicznych, długu publicznego, czy w ogóle budżetu się znamienicie różni od tego, co mamy dzisiaj. Więc, żeby rozsądnie rozmawiać o gospodarce, o tym, jak mają wyglądać podatki, o tym, jak ma wyglądać system emerytalny, to trzeba po przejęciu władzy odpisu przeprowadzić realny audyt. Nie taki, jak oni zapowiadali, którego nigdy nie zrobili, tylko taki prawdziwy audyt finansów publicznych. Całej kasy państwa, i wtedy będziemy mogli mówić, w jaki sposób należy to kształtować, żeby to było maksymalnie zoptymalizowane pod względem systemu podatkowego, obciążeń dla przedsiębiorców, dla wszystkich aktywnych ludzi. Zresztą nie tylko mówimy o przedsiębiorcach. I proszę zobaczyć, Pan mówi, co z tego zostało, a zostało. PiS mówi 500, a my mówimy aktywna rodzina. Także umówmy się, że jesteśmy tą formacją, która zawsze będzie mówiła o gospodarce i ma od tego ekspertów. Ale jeszcze jedna rzecz. Trzeba zwrócić uwagę, że w bieżącej polityce, na przykład no, popatrzmy na ostatnie dni, to co budzi największe społeczne emocje? Te wszystkie projekty, które są niestety światopoglądowe, a sprawy gospodarcze pozostają niestety w cieniu zainteresowania mediów, opinii publicznej. Trzeba o nich mówić, mówić o nich rozsądnie, mieć gotowe projekty. My to robimy. Panie pośle, że... ja nie jestem od PR-u, ale przyznaję, że jak słyszę, no 500 plus to jest 500. Wiadomo o co chodzi. Aktywna rodzina, aktywna jak fizycznie, psychi, 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 intelektualnie. To ja już to, odpowiem. Ja, no. No, niech pan zobaczy. E, PiS ja. e, moim zdaniem dzisiaj każe za aktywność. Każe klasę średnią, tych, którzy wy, wytwarzają główny e, dochód narodowy. I e, my chcemy przedstawić inną wizję państwa. Jesteś aktywny, pracujesz, coś dajesz od siebie, to w zamian dostajesz więcej. I de facto ten program 500+, który jest ślepy, on jest kompletnie ślepy. On oczywiście bardzo dużo dobrego zrobił w aspekcie niwelowania tej z tego skrajnego ubóstwa, na przykład w rodzinach, które są wielodzietne. W te, tak, tego nie zaprzeczę. Ale trzeba premiować za aktywność i po to przedstawiliśmy założenia tego programu. Może pan jako Brawo. przewodniczący wymorze na działaczach nowoczesnych właśnie mówienie o gospodarce, nie tylko składanie niekończących się wniosków o przerwę w obradach sejmowych. Dobrze, no przygotowali. Proszę.